Witajcie, z tej strony Real Śliwka. To jest już 13 odcinek z gry Super Mario 64. No i dzisiaj przejdziemy sobie kolejny poziom oraz zawalczymy drugi raz z Bowserem. Także tutaj te drzwi się otworzą, chyba 30 gwiazdek potrzebowaliśmy. No i tutaj jest, słuchajcie, ten kolejny level. A jeśli zdobędziemy jedną gwiazdkę, to odblokuje nam się walka z Bowserem. Okej. Okay. Dire Docks. Tak się nazywa. Jest to znowu poziom podwodny. Także... Zawsze tak było w tych grach Mario, że te poziomy wodne nie miały zbyt dobrej reputacji, głównie dlatego, że po prostu były takie nudne, powolne. No i ten level raczej wyjątkiem nie jest. Zobaczcie, większość to sobie po prostu tutaj pływamy. Ale muzyczka jest fenomenalna. To trzeba przyznać. Okej, to co? Musimy wejść tutaj na tą łódź podwodną Bowsera. I... na niej będzie gwiazdka. No dobra, to co? Backflip. Wow, tylko że my się tu ześlizgujemy? O, to dziwne. No nie jest aż tak stromo tutaj, to dziwne bardzo. Dobra, no to w takim razie co? Dobra. Jesteśmy na górze. No i jest gwiazdka. Bardzo łatwe. Bardzo łatwe wyzwanie. No i zobaczcie. To się teraz przesunęło, więc możemy zawalczyć z Bowserem, ale na razie chyba skończę sobie ten level. Okej, just in the current. Skrzynie w prądzie morskim. Dobra, i tutaj oczywiście musimy znowu zgadnąć kolejność, ponieważ no jakby nie można stwierdzić, która skrzynia będzie prawidłowa. Na przykład ta jest nieprawidłowa. Zatem to już coś. Sobie oczywiście monetki zbieramy. Okej, to może ta będzie prawidłowa. Zobaczmy. Jest prawidłowa, dobra. Czyli to jest pierwsza. Teraz co? Może ta będzie. Dobra. Zaraz się przekonamy. I tak, ta jest prawidłowa. To może będzie jeszcze jakaś na dole. Tak mi się wydaje. Jest, to może będzie ta. Tak, no i to będzie czwarta. Teraz oczywiście ta, która jest najbliżej tego tutaj wira. O, tylko zaraz nas wciągnie ten wir. O nie! Wow, nie! Płyń. Okej. Okay. Nie wciągnął nas, ale Mario, płyń! Dobra, odsunę się trochę bardziej. I tutaj już się obrócę. No! Kurde, Mario. Co ty robisz? Okej, okay, no to teraz... Teraz powinno się udać, tylko że nie widzę. Okej. Okay. Nie no, teraz tu mamy idealne ustawienie i... I wir mnie zaraz wciągnie. Nie. O, dobra. Żyję. No i gwiazdka. Proszę bardzo, jest. Just in the current zaliczone. To lecimy po następną. Okej, okay, pole jumping for red coins. Czyli skakanie po słupach dla czerwonych monet. No i chyba sobie odpuszczę 100 monet w tym odcinku, ponieważ jest to dosyć proste do zdobycia, więc nie będę się tym musiał jakoś stresować w przyszłości.
A jeszcze chciałbym dzisiaj zaliczyć tego Bowsera. Więc... chciałbym się pośpieszyć. Mam nadzieję, że to oczywiście... zrozumiecie. No, na pewno zrozumiecie. Co ja tam się w ogóle martwię. Okej, to będzie nasza 64. gwiazdka, czyli w sumie... tak jak w tytule gry. No dobra. O nie. No dobra, czyli w takim razie mamy tutaj ten przełącznik. I on aktywuje nam chyba bloki. Coś mi się wydaje. Na których możemy stanąć. Tak, tylko że... a, one prowadzą na łódź podwodną, a nie na... te platformy, chociaż... a, widzę. Dobra. To co, triple jump? No, myślę, że triple jump będzie dobrym rozwiązaniem. O, tylko że ześlizgnąłem się. Czyli dobra, to aktywujemy i... i teraz tutaj... o, o, jeszcze rozwaliłem ten jeden blok. Kurde. Jeszcze raz. Co tu się dzieje w ogóle? Dobra, to będzie najtrudniejsza część chyba tej misji. Oj. Okej. Okej, udało się. Teraz... gdzie są te słupki? Ej, no co jest? Nie ma słupków. Czekajcie, co jest? Co tu się w ogóle dzieje? Ej, no co jest? Ja chyba muszę zrestartować, bo... muszę zrestartować, bo słupków nie ma. Nie no, wyjdę i wejdę, bo coś się tutaj zbugowało chyba. To bardzo dziwne. Na szczęście długa droga nie jest. Oj. Long jump. I lecimy jeszcze raz. Tylko że znowu musimy płynąć. O nie. Dobra, ale... przynajmniej jest to łatwa droga. No i co, słuchajcie. Niestety nam się glitch tutaj... jakiś wdarł. Nie mam pojęcia czemu. Zaraz zobaczymy, czy już są te słupki. No nie ma, no to o co tu chodzi? Dobra, wiecie co, to ja zrobię inną gwiazdkę może, skoro już tutaj jestem, bo... pamiętam, że... była to taka jedna łatwa, gdzie musimy po prostu założyć i Vanish Cupa, i Metal Cupa jednocześnie, żeby szybko zejść na dno i... móc przejść przez kraty. Tak jak tutaj. Dobra. Jeszcze tutaj mamy Metal Cupa. No i patrzcie, możemy łączyć czapki. Dobra. No i teraz za tą klatkę i tu będzie gwiazdka. Proszę bardzo. No i zobaczymy, czy teraz to coś pomoże. Zbierz czapki. Okej, nie złap odpowiedź. I to była ostatnia. Dobra, to weźmy zbierz czapki może. I zróbmy te pozostałe. Czyli pamiętam, że tutaj była taka jedna gwiazdka, że trzeba było przepłynąć przez te obręcze, które zostawia ta płaszczka za sobą. Także chyba trzeba było przez 5 obręczy. Tylko że ta płaszczka skręca i to jest raczej niewygodne. I czasami nie zalicza tych obręczy.
Jak zresztą sami widzicie. Nie wiem dlaczego. O, dawaj, dawaj, dobra. 3. 4. I 5. No i to wszystko. To jest cały, słuchajcie, scenariusz tutaj. Tylko teraz, żeby trafić w tą gwiazdkę jeszcze. No i bez problemu. Bez problemu się udało. Nagroda płaszczki. Dokładnie. Tak, zapiszmy grę. I lecimy po następną. No słuchajcie, szybko leci. To co? Tak, collect the cups weźmy. Może to jest glitch związany ze scenariuszem po prostu, który wybieramy. Chociaż to dziwne, no bo skoro mamy taki scenariusz, to czemu nie ma tych słupków aktywowanych jeszcze? No ale to zaraz się dowiemy. No chyba, że musimy pokonać Bowsera. Też jest jakaś możliwość, ale nie wydaje mi się. No i co, są te słupki, czy nie ma? Patrzcie, no nie ma, kurczę, tych słupków, no. No może spróbuję pokonać Bowsera. No dobra, patrzcie. Nie ma. Ale chyba to była jeszcze jedna misja w tym miejscu. Tylko, że tak. Musimy znowu założyć tego Metal Cupa. I teraz patrzcie na to. Skaczemy i musimy chyba... okej, okay, ładny widok. Tak, musimy przez te... tutaj stanąć przez te obręcze, tak jakby. No chyba, że... to nie tak? A nie, musimy płynąć. O nie, krzywo było. Kurde. Musimy płynąć, a potem Metal Cupem tam wskoczyć. W sensie z Metal Cupem tam wskoczyć. A tak sobie możemy? Możemy! Patrzcie, nie musimy nic zrobić. No i ostatni? Jest! Okej. To jest śmieszne. No lecimy jak burza dzisiaj, słuchajcie, już będzie piąta gwiazdka w tym odcinku, a zeszło nam dopiero, zobaczmy, 13 minut. Ha. No naprawdę szybko. Okej, no to zawalczę z tym Bowserem w końcu. Może to coś da. Dobra, to lecimy do Bowsera. Okej, okay, Bowser nic nie mówi tym razem. W sumie dobrze, bo... zaoszczędzimy więcej czasu trochę. Ach, to będzie się zanurzać w tej lawie znowu. Dobra, spróbuję zdobyć jeszcze czerwone monetki w tym poziomie. Żeby już potem nie musieć tu wracać. Dobra, Bully. Bully! O nie! Serio. Bully, ty mnie naprawdę czasami wkurzasz, no. Dobra, ale jest serduszko, więc w sumie o czym my tu rozmawiamy? Oczywiście Mariowi nie chciało się wstać, żeby uniknąć ataku Gumby. Cześć, Gumba. Heh. Weź. Idź sobie stąd. Dobra. Okej. Oj, miał być triple jump. Miał być triple jump.
Poczekajcie, bo to mogę zrobić tak. O, dobra, nie udało się. Niestety. O! Dobra. A to co? Jesteśmy tutaj w środku. Jest kolejna monetka. Tam była jeszcze jedna pod windą. Więc musimy aktywować windę i zeskoczyć. Tak. O, ale dlaczego miałbyś trafić, Mario, prawda? Jeszcze ten bully mnie tutaj, no, wkurza tak strasznie. Dobra, triple jump. Za daleko. No dawaj, Mario, wskocz tam. Mario, proszę. Gumba. Mario, błagam cię, wskocz tam. O, za tym. Teraz się udało. Udało się, wow, dobra. Winda oczywiście już wróciła na swoje miejsce. Tego teraz robimy tak i... O! Dobra, trochę fall damage'u dostaliśmy, ale... Mamy tutaj serduszko na dole, więc... Nie musimy się o nic martwić, okej? To był dziwny skok. I do windy teraz. Okej. Wall jump stylowy. Oczywiście kamerka jak zwykle w cudownym miejscu. Okej. No. Dobra. Wow. No, poważnie? Nie. Nie. Co się dzieje? Patrzcie. Kamerka po prostu sprawia, że ja nic nie widzę. Co się dzieje w grze? No. Ta, na pewno, Mario. Już spadaj sobie do lawy. Tak. Oczywiście żartuję. Nie spadaj. No. Nie, no. Kurde, co tu się dzieje, no. Chcę tylko wejść na górę. O, jest. Och. Jest bully. O, nie, nie. Daj mi chociaż monetkę zebrać. Dobra. Teraz możesz spaść. Nie. A, spadaj, spadaj, spadaj. No i pa. Dobra, dobra. Okej. Okay. Wygrałeś. Ja spadam. Sobie tam chodź w spokoju. Ale mnie zostaw. Okej, okay, czyli teraz mamy tutaj wejście. Taka dziwna platforma i tutaj będzie monetka. Jest, dobra. Teraz to musimy zaczekać. No to czekajmy, bo co innego mamy do roboty. Dobra. Salto w tył. Okej, okay, to nas będzie chciało podpalić. Bobomb. No. No, Mario, no weź tego bobomba. Dobra. Do widzenia. Panie bobombie. Dobra. I long jump. O, dobra. Jest. O nie, ale nie chcę tutaj być. Wow! Perfekcyjny skok! O! Okej. Okay. To było dziwne. Dobra, wall jumpy. I gdzie jest ostatnia monetka? Gdzie ona jest? O, Mario, nie spadnij. Nie spadnij, proszę cię. Dobra, idziemy tak. No i się nie dowiemy, chyba że sobie skróciłem drogę, a nie powinienem. Wtedy to już zrozumiem. A właśnie, patrzcie, jest. A sobie skróciłem drogę.
A, no i teraz akurat na górę powinniśmy wejść. No to zaczekajmy w takim razie. Tutaj sobie tak zrobię. Może nawet wskoczę na górę. O nie! O nie! Och, dobra. Nie robię tak więcej. Tutaj. Teraz może taki side flip na górę. Pewnie. O, wow. Poszło lepiej niż się spodziewałem. No i jest gwiazdka. Patrzcie na to. Dobra, zapiszmy. No i skaczemy. O. Ja dostałem fall damage, o dziwo. Ale proszę bardzo, Bowser we własnej osobie po raz drugi. Znowu mnie nawiedzasz, Mario. Czy nie widzisz, że mam wspaniały czas, robiąc siejąc zagładę wraz z moimi podwładnymi? Teraz zwróć te gwiazdy. Moi żołnierze w zamku ich potrzebują. Wahaha. Okej, okay, o! Spadamy, spadamy! Dobra, i za ogon, za ogon! Za ogon, łap tego Bowsera! O! No, fajnie, złapałeś go. No, źle! Trudno jest to czasami wyczuć. Wow, 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 wow. Ostrożnie. Dobra. Mamy cię, Bowser. No, ale... Chcę go na tą bombę wyrzucić. I... Oczywiście, że źle. Jacie. Wow, 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 dobra, dobra. No! Złapałem go. Dobra. Nie, nie, proszę. Bowser! Nie, no dlaczego się teleportuje? To już jest koniec. Jak on się teleportuje, to już jest koniec. O, szarża. Dobra. I teraz. Mam cię. Mam cię, Bowser. Mówię, mamy cię. Nie wiem dlaczego. No. W ogóle nie w tą stronę. Wow, zjeżdżalnia. Dobra. Ono, Bowser. Już po tobie. Już po prostu się poddaj. Albo, o, albo i nie. O nie, teleport. Dobra, szarża, szarża, dawaj. Dawaj, Bowserek. Co? Nie wyrabiasz? Dobra. No nie, no. Dlaczego idzie mi aż tak źle? Ogólnie wszystko ładnie. No! Co to... Co to miało być? Wpadłem pod mapę. Okej, ale na szczęście... Respimy się już tutaj... Przy wejściu na arenę, więc... Jest... W miarę git. Dobra. Tak, Bowser, tak. Masz rację, jesteś niepokonany. No bo jak ty, Bowser... No, nie da się tobą trafić. No to się nie dziw, że jesteś niepokonany. Dobra, teleport. Dawaj szarże. O, już myślałem, że mnie staranuje. Dobra. Może tak... wiecie co, lekko rzucimy. Tak, o. Teraz jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra. Tak lekko. Jeszcze raz. Dobra, i to jest strategia. Jak macie słabego cela, to jak ja, zróbcie tak. Okej, okay, co tam? O, jak to możliwe, że przegrałem? Moc gwiazd mnie zawiodła tym razem. Uznaj to jako remis. Następnym razem będę w perfekcyjnej kondycji. Teraz, jeśli chcesz zobaczyć swoją piękną księżniczkę, przyjdź na szczyt wieży. Będę czekał. Aha.
No to skoro będziesz czekał, Bowser, no to co? To my zabieramy kluczyk i... będziemy już tam w następnym odcinku ruszać, no bo co? Dlaczego mielibyśmy czekać? Dobra. Zapiszmy, czyli teraz możemy się udać na Strych, czyli już w ostatnie miejsce w zamku księżniczki Peach. No to co, dobra. Zróbmy to jeszcze, może już się zrespią te słupki. No i dzisiaj nam szybciutko poszło, znowu 7 gwiazdek będzie, jeśli to nam się uda zrobić. No jak w sumie byśmy w takim tempie tą serię robili? Na przykład 6 gwiazdek uznajmy, no to to jest 120 podzielić na 6. Czyli to by było wtedy 20 odcinków tylko. No to w porównaniu z Super Mario Odyssey na przykład 64 odcinki, no to... jest, słuchajcie, troszkę... różnica. No ale te starsze gry są krótsze. O, dobra, są już słupki. Czyli trzeba było pokonać Bowsera. No to proszę bardzo, wszystko się wyjaśniło. Też nigdy o tym nie wiedziałem. W sensie wcześniej o tym nie wiedziałem, że... tak to... że jest jakaś zależność między pokonaniem Bowsera a... zrespawnowaniem się tych słupków. No ale teraz już wszyscy się dowiedzieliśmy. Czegoś nowego, mam nadzieję. Dobra. O! Oj. Kurczę, no ten Mario... stary Mario, to wiecie, nie było żadnego wspomagania czy czegoś. Trzeba było sobie samemu radzić. Czasami nawet Mario... buntował się przeciwko nam. Dobra. Najpierw na ten słupek, powiedzmy. O. Fajnie to wygląda. Jeszcze te słupki mają takie przyjazne kolory, tak mi się wydaje. Okej, o, tam były dwa. Czy jest sens w ogóle na tą? Nie no, już lepiej na ten wskoczmy. Potem na ten drugi. I będziemy ustawieni do końca życia. Dobra. Teraz tutaj mamy monetkę, ale musimy z tego na ten przeskoczyć. Okej. Powiedzmy, że tak, tylko że no... nie ustawiło się za dobrze, żebyśmy mogli tak sobie przeskoczyć po prostu. Okej, tutaj te dwa słupki. I... no znowu. Znowu jakoś się nie ustawiło dobrze. A teraz może? Jest, dobra. Tutaj będziemy mieli czwartą monetkę. Oczywiście na te słupki sobie jeszcze wrócimy później. Jak będziemy zaliczać 100 monet. O, okej, udało się przeskoczyć. To czy jest sens? No dobra, mogę tu jeszcze na ten. I teraz sobie już w tamtej części zabędziemy te monetki. Oj, no dobra, spadłem. Myślałem, że to trochę dalej. Pojedzie sobie, ale... no jak widać... nie za bardzo... nam tutaj na naszą korzyść wyszło. O. Dobra, to teraz mamy ten słupek i kolejne dwie monetki. Tu już się możemy tak. Dlaczego? To nie było miłe. No i tak sobie będziemy biegać i biegać w kółko. Aż w końcu. Oj, no to. Tragedia, chociaż. No! Mario! Czemu Mario się nie może tak po prostu obrócić, tylko musi tak jakoś naokoło pójść dziwnie? Wow, to... to zawsze mnie dziwiło w tej grze. No ale... jak już wiecie, to jest jedna z pierwszych gier 3D na świecie w ogóle, więc jeszcze... trzeba zrozumieć, że
wielu rzeczy twórcy jeszcze no za bardzo nie wiedzieli, no bo w sumie nikt nie wiedział, jak to dobrze tam zaprogramować na przykład. Albo coś takiego. Ale ta gra to jest ogólnie arcydzieło jak na swoje czasy. O! O kurczę, tam pominęliśmy? O kurde. No to to będzie. A jakbym tutaj przeskoczył sobie? No, okej. No to dobra, mam nadzieję, że tą ostatnią monetkę już mi się uda zdobyć prościej. Tylko teraz sobie zobaczę, którędy by było tam najlepiej się dostać. Dobra. Sorry, musiałem kaszlnąć. Sobie wyciszyłem mikrofon. Wyciszyłem sobie mikrofon. Aha, czyli teraz na tę platformę. I z tamtej platformy już będziemy... O, znowu. Będziemy mieli już łatwą drogę do tej ostatniej naszej ukochanej monetki. Tylko proszę cię. Bo już jest pół godziny. Okej, no to nie będzie to krótszy odcinek. Ale dzisiaj się w sumie szczególnie fajnie bawię tutaj w tym poziomie, na tym, grając na tym poziomie, tak może to nazwę. Okej, to tutaj robimy long jumpa. Teraz będzie trzeba skoczyć. Okej. O, jeszcze tutaj, okej. To się nie spodziewałem tego. Skok. Dobra. No i ostatnia monetka. Tak. Będzie już koniec. Chociaż... Jak już wcześniej mówiłem, na te słupki jeszcze wrócimy. Ale słupki nie były takie złe. O. Tylko teraz jeszcze powrót. Aha, no. Trochę nam zasłaniają te kraty, ale... Da się żyć. O tak, ta muzyczka jest piękna. Ale fajny widok kamery. Podoba mi się. Nie wiem, ja zawsze w grach doceniałem takie nietypowe rzeczy. Zawsze mnie jakieś takie... ekscytowały. Akurat soundtrack, no to wiadomo, że wielu ludziom się może podobać, ale na przykład takie rzeczy jak takie słupki albo atmosfera, na przykład to jest niby tak puste, ale tak jakoś, wiecie, tak milusio, tak przyjemnie. Na pewno niektórzy z was też mieli takie uczucie, jeśli nie wszyscy. No ale dobra. No to co, słuchajcie, udało się całkiem dużo zdobyć. Oczywiście wszystko oprócz tej gwiazdki ze 100 monet, ale to sobie zdobędziemy kiedy indziej. No a ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A ja zobaczę się z wami w następnym odcinku na moim kanale. Cześć!